Przeniosłem wszystkich najlepszych piłkarzy do wolnych zawodników. Jak widzicie, jest ich naprawdę sporo. Postanowiłem, że przeniosę każdego zawodnika, który ma minimum 80 overalla. No i w tej zakładce wolnych zawodników mamy praktycznie 40 stron piłkarzy. Większość tych największych zespołów została naprawdę bardzo, bardzo mocno osłabiona. No ale niestety mamy takie przypadki jak Manchester City, gdzie na przykład jest Skywalker, Akanji, Kovacic, Guardiol, no, czyli piłkarze, którzy mają te 80 overalla minimum, a są jednak w klubie, no ale niestety to wynika z tego, że już po prostu nie ma innych piłkarzy w zespole i nie da się ich przenieść do wolnych zawodników. Mimo wszystko i tak wydaje mi się, że dzisiejszy odcinek może być naprawdę ciekawy, no bo sprawdzimy, gdzie ci piłkarze z wolnych zawodników przejdą, jeżeli w ogóle przejdą, no bo niestety FIFA jest FIFA. Tak prezentuje się pierwsze okienko transferowe, to jest wrzesień, więc o wynikach poszczególnych ligach to sobie później zobaczymy, no ale tak prezentują się największe transfery. Oczywiście kluby no nie miały zbyt dużo do transferowania, no bo nie było żadnego zawodnika 80 overall, więc no nie dziwi, że największy transfer wyniósł zaledwie 33,6 miliona. A jeżeli chodzi o jakieś ciekawsze transfery z wolnych zawodników, właśnie to Anderson Talisca do Interu, Jadon Sancho do Bayernu, i gdybyśmy nie usunęli Harry'ego Kane'a z Bayernu, to byśmy mogli mówić, że mamy dwóch Anglików w niemieckim zespole. Kramaric, zobaczmy, czy tutaj ktoś jest ciekawszy, możecie sobie podejrzeć. O, Icardi do Fiorentiny, okej, okay. Bremer do PSG. O, taki brazylijski Marquinhos, można powiedzieć. O, Openda do West Hamu, okej, okay, ciekawe. Tillemont do Juventusu, z takich, o, Ben Chilwell zaledwie do Brentford. No, Brentford się troszeczkę wzmocniło tym transferem. O, Danjuma do Atletico Madryt, no ciekawe, bardzo. O, Kolomuani do Bayernu Monachium, Bayern się wzmacnia, jeżeli chodzi o tych wolnych zawodników. No i dalej nie mogę podejrzeć, szkoda, że ta zakładka transferu FIFA jest tak troszeczkę pobieżnie zrobiona. Fajnie jakby można było posegregować największe transfery w zależności od overalla zawodnika, nie? To byśmy mogli zobaczyć, ilu rzeczywiście fajnych piłkarzy przeszło z wolnych zawodników. A teraz pora przejść do podsumowania pierwszego sezonu. Jak widzicie, sezon przesymulowany, no Ligą Polską nie będziemy się zajmować, no bo raczej wątpię, że jakiś zawodnik 80 overalla został zakontraktowany przez polski klub. To pora zobaczyć, gdzie trafili polscy zawodnicy. Rozpoczynamy od Roberta Lewandowskiego i jest on wolnym zawodnikiem cały czas. Okej, okay. Piotr Zieliński to samo, Wojciech Szczęsny również jest znany z klubu, bardzo ciekawe FIFA, naprawdę. I Arek Milik również, ciekawe. Ciekawym może być Liga Angielska. Manchester City zajmuje pierwsze miejsce, West Ham drugie, Crystal Palace trzecie, Liverpool gdzieś jest strasznie nisko, dopiero 15 miejsce, no ale kluby, po których spodziewalibyśmy się spadku z Premier League, czy Burnley, Sheffield i Luton Town, no to spadają po prostu z ligi, chociaż ten Liverpool no jest na pewno sporym zaskoczeniem. Wow, Liga Francuska jest niesamowicie nudna. PSG wygrywa cały ten turniej. W La Lidze nam się fajnie tutaj pomieszało. Villarreal mistrzem Hiszpanii, tyle samo punktów co druga Celta Vigo, Atletico miejsce 7, Barcelona 11, a Real Madryt dopiero na miejscu 15 i z ligi spada Real Sociedad. W Bundeslidze mamy zwycięstwo Bayernu Monachium, chociaż nie jest tak przekonujące, na drugim Wolfsburgiem i trzecim Lipskiem. Tak prezentują się spadkowicze, tutaj też bez zaskoczeń. No i Liga Włoska, wam powiem, że też tak za bardzo się nam nie zmieniła. No dobra, te Napoli na miejscu 9, no mogło być lepiej chyba. Ligę Mistrzów wygrywa Manchester City po pojedynku derbowym Manchesteru w finale. Co ciekawe, w półfinale był Union Berlin. Okej. Okay. Ligę Europy wygrywa nowy mistrz Hiszpanii, czyli Villarreal, czyli naprawdę dobry sezon dla tej drużyny. Ledwo co pokonali czeską Slavię Pragę. Wow, mieliśmy naprawdę mocne zespoły w półfinale. Atletico i Bayern Monachium. Co? Ligę Konferencji wygrywa Lech Poznań
pokonując w finale Panathinaikos. Okej, tego się nie spodziewałem, nawet po tym, jak mocno osłabiliśmy inne drużyny. Ale był dwumecz w półfinale z Majorką, 5-7 wygrany przez kolejorza. O proszę, Nikola Zalewski znalazł się w drużynie Villarrealu, czyli zdobywcy mistrza Hiszpanii i Ligi Europy. Zgaduję, że Mbappé nie znalazł zespołu, dokładne, 92 overalla, cały czas jest wolnym zawodnikiem. Erling Haaland, no niestety również, także no naprawdę bardzo słabo są zrobieni ci wolni zawodnicy, w poprzedniej FIFA chyba było podobnie. Ale jak będzie wyglądać następny sezon, no to przekonamy się już za moment. Zobaczmy, czy jakiś ciekawy wolny zawodnik przeszedł w tym okienku transferowym, drugim letnim. No i tu jest Borja Iglesias, 83 overalla. No, powiedzmy, że w miarę ciekawe. William Carvalho do Atalanty i jeszcze Iker, tak zwany Munian, do AS Monaco, a tak poza tym, no na to, co my tutaj nie widzimy, bo oczywiście to nie są wszystkie transfery, no to jednak no te kluby nie angażują się w to, żeby kontraktować ciekawych piłkarzy, a tak prezentują się najdroższe transfery w tym drugim letnim okienku transferowym. A jak nasi Polacy na koniec tego sezonu? Robert Lewandowski nadal bezrobotny, 36 lat i tak strzelam, no, że już do końca kariery nie znajdzie nowego klubu. Sytuacja niestety podobna z Piotrem Zielińskim, ale Wojciech Szczęsny trafił do Villarrealu. Tego Villarrealu, który podbija dzisiejszy odcinek. Zobaczymy, jak sobie poradzili w tym sezonie. Oraz Arkadiusz Milik, który został we włoskich klimatach i przeszedł do Moncy. Premier League wygrywa Tottenham. 7 punktów przewagi nad drugim Manchesterem City i Brentford znalazło się na miejscu trzecim, a na czwartym Arsenal. To akurat śmieszne. Zawsze Liverpool miejsce 10, Chelsea dopiero 15, a do Championship spada Leicester, Aston Villa oraz Middlesbrough. Liga Francuska jak zwykle ligą nudną. PSG wygrywa, ale Olympique Lyon jednak jest na miejscu 12, czyli nie spadli. W Hiszpanii, no niestety, ten nasz Villarreal nie zdobył drugi raz z rzędu mistrzostwa. Zdobyła to drużyna z Madrytu, ale nie Real, tylko Atletico. A skoro mowa o Realu, no to trzecie miejsce i Barcelona na czwartym, czyli powoli nam to wszystko wraca, że tak powiem, do codzienności w lidze hiszpańskiej. Bundesliga również, zbyt dymów fifowych tu nie ma. Bayern Monachium mistrzem, drugi Leverkusen Bayern. No i sprawdźmy jeszcze ligę włoską. Napoli na miejscu pierwszym, czyli się panowie z Neapolu odbudowali względem poprzedniego sezonu, a ta Monza, do której przeszedł Arek Milik, na miejscu 10. Spadkowicze również tutaj bez większych zaskoczeń, ale te zaskoczenia może będą w europejskich pucharach. No, jest pewne zaskoczenie w postaci Crystal Palace w finale Ligi Mistrzów, no ale ogólnie cały ten turniej wygrywa Manchester City, czyli bez większego zaskoczenia. A w półfinale mieliśmy chociażby holenderskie Twente, to też jest ciekawe. Lech Poznań zagrał w fazie grupowej Ligi Mistrzów, no ale niestety miejsce czwarte. Ligę Europy drugi rok z rzędu wygrywa Villarreal, czyli Villarreal zamienia nam się w taką Sevillę. A Ligę Konferencji, no niestety drugi rok z rzędu nie wygrał Lech Poznań, tylko AS Monaco, pokonując w finale Atletico Madryt 2-0. Co? Kylian Mbappé do Newport Country. Jakim kurwa cudem? Co tu się stało? Przecież to jest League 2. I oni nawet z Mbappem w składzie nie zameldowali się do strefy barażowej. No nie wiem, może Kylian chce zrobić jakieś road to glory czy coś. No nie mam pojęcia, co tutaj się teraz wydarzyło. Erling Haaland, no niestety bez klubu. No i z takich ciekawszych piłkarzy, którzy nadal są bez klubu, to Vini Junior. Mamy Federico Valverde w PSG. W PSG również znalazł się Harry Kane czy Mohamed Salah, więc w sumie nie dziwi mnie za bardzo to, że no PSG wygrywa cały czas Ligę Francuską. I z takich ciekawszych transferów, no to mamy transfer Alissona do Barcelony, ale do tej ekwadorskiej Barcelony. To też jest szok, ale nie aż tak bardzo jak ten Mbappé w Newport City. I mamy Martina Odegaarda w szkockim Dundee
FC Gigi Donnarumma w Cienciano. Nie wiem, co to jest naprawdę. 90 overalla. Również 90 overalla Rodri, grający w Quavelli Rouen Metropole. Ruben Dias w Oriente Petrolero. Phil Foden, grający w drugiej lidze hiszpańskiej w Alcorón. Florian Wirtz w drugiej lidze włoskiej w Cosenzi. Jan Oblak w Karlsruhe. Christopher Nkunku w SD Amorabieta, to też jest druga liga hiszpańska. A, i mamy jeszcze Karima Benzema w drugiej lidze hiszpańskiej. Ja z początku myślałem, że on do Celty Vigo przeszedł, ale to jest Racing de Ferrol. Sprawdźmy, co tam się działo w transferach. No mamy pierwszy transfer za 100 milionów, Darwin Núñez do Lipska za 108 milionów, 87 overalla, jeszcze Ferran Torres do PSG. No te PSG widzieliśmy wcześniej, że pozyskuje tych zawodników wolnych i oni naprawdę niezłą pakę tam robią. O, Veiga do Interu, no w końcu przeszedł do jakiejś ciekawszej ligi. Czy ciekawe są wyniki w lidze angielskiej? Manchester City zwycięża, drugi Manchester United. Powoli nam się to chyba normalizuje, chociaż spadek Newcastle do Championship można chyba kwalifikować jako niespodziankę. Jak tam nasze Newport City, do którego przeszedł Kylian Mbappé? Dopiero 20 miejsce, jestem ciekaw, czy on cały czas gra w tym zespole. O, Francja tradycyjnie nudy. W La Lidze całkiem nieźle cały czas się trzyma ten Villarreal, któremu no naprawdę bardzo niewiele zabrakło do tego, żeby po raz kolejny sięgnąć po mistrzostwo Hiszpanii. Nie udało się to. Bundesliga, Bayern, z jaką przewagą, kurde. Prawie 20-punktową, nie licząc tam czterech oczek. No a w lidze włoskiej również nudy, no ta Bologna na trzecim miejscu może tam delikatne dymy robić. O, Milan na miejscu 12, to jest takie dosyć, no, pewne zaskoczenie. Ligę Mistrzów w trzecim sezonie wygrywa PSG i mnie to naprawdę kompletnie nie dziwi. Arsenal doszedł do finału, no powiedzmy, że mogłoby się to wydarzyć na normalnym sejwie. Ale to, że Brentford do tego półfinału dojdzie i będziemy mieć trzy angielskie ekipy w półfinale, no to już troszeczkę mniej. Ligę Europy wygrywa AC Milan, a Ligę Konferencji AS Roma, no dymów brak, że tak powiem. Bardzo ciekawe, po tej egzotycznej przygodzie w czwartej lidze angielskiej Kylian Mbappé wraca do PSG. Florian Wirtz również zamienia jakąś egzotyczną drużynę na hiszpańskiego, francuskiego giganta. No PSG to chyba obok Villarrealu to jest największy wygrany tego odcinka. Pedri również znalazł sobie klub i to całkiem fajny, no bo Napoli. O proszę, Christopher Nkunku również ciekawszy zespół, no bo Juventus. Virgil van Dijk dołącza do Alissona, do klubu Barcelona SC. Ja nie wiem, oni może ci działacze tego ekwadorskiego klubu jakoś wyjątkowo ukrywają w ten fakt, że oni są Barceloną, ale z Ekwadoru, a nie z Hiszpanii. Jeżeli chodzi o Polaków, Robert Lewandowski nadal bez klubu, troszeczkę szkoda, ale Piotr Zieliński znalazł sobie nowy Atletico Nacional, klub też z Ameryki Południowej chyba. Na reszta osobników, których teraz widzicie na ekranie, nadal są... O, Martin Odegaard, on przecież był wcześniej zakontraktowany, Gigi Donnarumma również, czyli oni znowu są wolnymi piłkarzami, a to ciekawe. Ja jeszcze tak analizuję na FIFA Trackerze top 100 zawodników, no i mamy Edersona w Burgos CF, Frankiego de Jonga w Realu Oviedo, Declana Rice'a w Penarol, no i tutaj widok, który pewnie boli każdego kibica FC Barcelony, Pablo Gavi w Realu Madryt. Ciekawym wątkiem jest również chiński zespół Chengdu Rangcheng Football Club, który zakontraktował Ismaila Benassera czy Diogo Jotę. Ale jeszcze ciekawszy według mnie jest Union Berlin, który zakontraktował Aymerica Laporte, Johna Stonesa, czyli naprawdę filary defensywy niemieckiego zespołu, doświadczeni zawodnicy, oraz na ich napadzie biega Lautaro Martinez. No i chyba te transfery no, przyniosły zamierzony skutek, bo chciałem sobie przypomnieć pozycję Unionu Berlin w Bundeslidze. Czwarte miejsce, bardzo niewiele zabrakło do drugiego, także
No to są dobre ruchy niemieckiego klubu. Przechodzimy do czwartego sezonu, ale niestety nie mogę wam zrobić podsumowania transferów największych, no bo mnie zwolnili z Piasta. No i niestety transfery wczytały się tylko od momentu zwolnienia, także od, jak widzicie, czerwca, więc no lepszego momentu sobie nie mogli wybrać. No i tutaj, jak widzicie, no nic ciekawego nie ma. Czy coś ciekawego się działo w największych ligach? Liverpool mistrzem Anglii, czyli Liverpool chyba wraca na odpowiednie tory. Crystal Palace również sobie dobrze radzi. Manchester United na miejscu 14, bardzo, bardzo nisko. No i z ligi spada też Aston Villa. We Francji tradycyjnie nudy, zero zaskoczenia. Tragiczna liga. W lidze hiszpańskiej znowu Atletico Madryt wygrywa, no i do samego końca biło się z Realem. Oba zespoły kolejno mają 95 i 91 punktów, nasz ukochany Villarreal na miejscu czwartym, ale FC Barcelona jest gdzieś nisko, już myślałem, że spadli. Dopiero 12 miejsce, no i też w kategorii niespodzianek chyba można zaliczyć spadek Atletiku Bilbao. W Niemczech tradycyjnie Bayern mistrzem, Union Berlin, o którym jeszcze niedawno wspominałem, na miejscu czwartym. Spadkowicze również nudni. No i Liga Włoska. Milan, który miał problemy w Serie A w zeszłym sezonie, teraz zdobywa mistrza. Roma 10, ale tak poza tym większych niespodzianek tu chyba nie ma. W Lidze Mistrzów mieliśmy francuski finał. PSG pewnie wygrywa 3-0 z Monaco. No proszę, Union Berlin znalazł się w ćwierćfinale. W Lidze Europy zaś mieliśmy włoski finał i tu Napoli wygrywa 3-1 z Romą. A w Lidze Konferencji niestety nie mieliśmy polskiego finału. Wolfsburg wygrywa te rozgrywki. A jeżeli chodzi o Polaków, no to mało co tu się zmieniło. Wojtek Szczęsny nadal Villarreal, Piotr Zieliński w Atletico Nacional, Robert Lewandowski bez klubu. No może on czeka, żeby spadł mu ten overall, żeby, nie wiem, zagrać w Ekstraklasie czy coś, nie wiem. Ale Arek Milik zmienił swojego pracodawcę. Polski napastnik zawrotnym tempem wynoszącym 48 teraz jest zawodnikiem angielskiego Bournemouth. A jeżeli chodzi o najlepszych piłkarzy, Erling Haaland i Vinicius Junior nadal bez klubu, ciągle bez klubu. Tak samo jak Jude Bellingham, Rafael Leao czy Rodrigo. Ale z ciekawostek, nasza ukochana Barcelona zakontraktowała Thibaut Courtois i swoim zespole, bo to też sprawdziłem, nadal mają jeszcze Alissona, czyli mają dwóch naprawdę topowych piłkarzy. A jeżeli chodzi o topowych piłkarzy, no to do Unionu Berlin przeszedł Mike Maignan oraz Eder Militao. Obaj po 89 overalla. Jaka tam paka się szykuje w tym Unionie Berlin, to ja nie mam pytań. Dobrze, kochani, przechodzimy do ostatniego sezonu, do największych transferów. Lautaro Martinez odchodzi niestety z ukochanego mojego Unionu Berlin, ukochanego tylko w tym odcinku, za 132 miliony do Bayeru Leverkusen. Barierę 100 milionów również przekroczył transfer Kolomuaniego z Bayernu do Realu Madryt. No i zabrakło niewiele do równych 100 milionów. Balogun do Chelsea z AS Monaco. Reszta, no takie, powiedzmy, o, tutaj mamy jakiegoś Regenika. Dorde Marić, Chorwat, środkowy pomocnik. Ciekawe kogo. Czy coś ciekawego działo się w tym ostatnim sezonie, w dzisiejszym filmie? W lidze angielskiej? No niezbyt. Wszystkie ekipy, które miały jakieś tam wcześniej problemy, w większym bądź mniejszym stopniu się ogarnęły, no i teraz zajmują czołowe miejsca w lidze angielskiej. Newcastle wróciło do angielskiej ekstraklasy, Everton spada, chociaż to nie jest jakieś wielkie zaskoczenie. Tak przypadkiem się sobie ziewnąłem, ale patrząc na ligę francuską, no to... no wieje, nie powiem czym, nie? W La Lidze również ta Barcelona w poprzednim sezonie, co zajęła niską pozycję, wbiła się do szóstki najlepszych drużyn. W przyszłym sezonie będą europejskie puchary. Atletico Madryt po raz kolejny wygrywa La Ligę. Bayern wygrywa ligę niemiecką. Union Berlin na miejscu drugim. No i patrząc, jakich piłkarzy zakontraktowali, no to rzeczywiście oddaje to ten wynik. A Serie A wygrywa Napoli, 87 punktów, 5 punktów przewagi nad drugą
Atalantą. Czy w dole tabeli mamy jakieś niespodzianki? No chyba nie. O proszę, piąty sezon należy do Napoli, które wygrało Serie A i jak widzimy Champions League, pokonując 3-0 aż Atletico Madryt. No i kurde, ten Union Berlin po raz kolejny odpadł w półfinale. Ligę Europy wygrywa Wolfsburg. Z tego co mnie pamięć nie myli, no to oni w poprzednim sezonie wygrali Ligę Konferencji. Ale co tutaj robi PSG, że mając aż tak wykokszoną pakę, no to ja nie mam pojęcia. Oni powinni przecież zostać w Lidze Mistrzów. A oni w grupie z Villarrealem i Crystal Palace zajęli dopiero trzecie miejsce. No i Salzburgiem oczywiście jeszcze. A Ligę Konferencji wygrywa Frankfurt, pokonując Feyenoord 1-0. 39-letni Robert Lewandowski nie znalazł klubu, 77 overalla, no szkoda, no bo jednak liczyłem, że gdzieś trafi nasz Robercik. O, no i w końcu Erling Haaland znalazł klub i to naprawdę całkiem porządny, no bo i Bayern Monachium. No i w sumie nie dziwię się, że Bawarczycy no wygrali tą ligę niemiecką. No ale niestety, Vinicius Junior niczym Robert Lewandowski, 5 lat bez klubu. No i z poziomu przeglądarki już na FIFA Trackerze zobaczymy, jak to wygląda wśród najlepszych piłkarzy w piątym sezonie. Kylian Mbappé ładnie i grzecznie nam cały czas siedzi w PSG. Bruno Castro, no to już jest chyba regen Karima Benzemy. Czy mamy tu coś jeszcze ciekawego? Rafael Leao, Rodrigo, Jude Bellingham cały czas bez klubu. Przy okazji możecie zobaczyć, kto gdzie siedzi. Rodri cały czas w tym zespole, którego już nazwy zapomniałem. Gavi zmienił klub na RB Lipsk, czyli już nie jest zawodnikiem tego Realu Madryt. Ederson w Brazylii, no to w sumie taki, powiedzmy, że realistyczny transfer. Nie bierzemy pod uwagę tego, że ma aż 89 overalla jeszcze, no ale takich dymów no nie ma. Może ten Enzo Fernandez w Brighton by się do tego zaliczał. Tak poza tym wszystko to wygląda tak, jakby no to rzeczywiście mogłoby być na normalnym sejwie. Nie ma tutaj jakichś takich dziwnych transferów jak no, ten Kylian Mbappé do Newport City. No to mi naprawdę rozwaliło głowę. Nicolo Barella w Frankfurcie. Tak samo jak Aaron Ramsdale, czyli no Frankfurt też nam powoli rośnie na jakąś ciekawą drużynę. Ale Kai Havertz przeszedł do klubu Stade Lavois, to jest chyba druga liga francuska, czyli to jest taki jedyny dziwny przypadek. Declana Rice'a już wam wcześniej pokazywałem. Tak, poza tym, tak mówię, no nie za dużo się tutaj nam dzieje. Aymeric Laporte jeszcze do Brentford.